Stanowisko B, Pawluczek, Violetta, Eśte, Eśtychy. Seniorka Knowy było na tyle. Seniorka, stanowisko A, Jadlaczyńska, Cudarna, Eśte, Eśtychy. Stanowisko B, Śledziona Emilia, KBS Pszczyna. Stanowisko C, reprezentantka Śląska, Wrocław, Mazur, Natalia. Stanowisko D, Jarosińska Maja, Gwardia Zielona Góra. Kolejne cztery stanowiska to reprezentantki Eśte, Eśtychy. Stanowisko E, Jarlaczyńska Hanna. Stanowisko F, Dąbrowska Oliwia. Stanowisko G, Szykowska Daria. Stanowisko H, Bułko Hanna. Do pierwszej serii ocenianej ładuj. Tak. Nie, to się nie zmienia. Na co? Jak to rozumiem, że miałam to, że to nie jest.
Stop! Prezentacja wyników, seniorki. Stanowisko A 10-3. Stanowisko B. Przepraszam. Dobra, całość. Stanowisko A 49-1. Stanowisko B 46-2. Kurczę, Molek. Stanowisko B
Prezentacja wyników seniorki. Stanowisko A 48,4. Stanowisko B 47,7. Juniorki. Stanowisko A 47,9. Stanowisko B 46,7. Stanowisko C 47,6. Stanowisko D 49,2. Stanowisko E 43,3. Stanowisko E 45,0. Stanowisko G 45,0. Stanowisko H 43,9. Po dwóch seriach pięciostrzałowych na prowadzeniu Jarosińska Maja 2,1 punkta przewagi nad Jarlaczyńską Zuzanną. Trzecie miejsce aktualnie Śledziona Emilia. Ósme zagrożone miejsce to jest Buko Hanna. Seniorki na prowadzeniu z przewagą 3,6 punkta Matyl Krystyna nad Violettą Pawluczek. Do kolejnego strzału ocenianego ładuj. Start. Seniorki. Stanowisko A 8,4. Stanowisko B 10,1. Juniorki. Stanowisko A 10,5. Stanowisko B 9,8. Stanowisko C 10,0. Stanowisko D 9,3. Stanowisko E 9,4. Stanowisko E 9,5. Stanowisko G 10,0. Stanowisko H 6,6. Do kolejnego trwało ocenianego układu. Start. Stanowisko A 9,3. Stanowisko B 9,1. Juniorki. Stanowisko A 9,1. Stanowisko B 8,5.
Stanowisko C 7-9. Stanowisko D 8-4. Stanowisko E 10-3. Stanowisko F 10-8. Stanowisko G 8-1. Stanowisko H 8-3. Ósme miejsce w finale juniorek zajmuje Buko Hanna, SPS Cyprys, 102-31. Na prowadzeniu Jarosińska Maja z przewagą 20. nad Jarlaczyńską Zuzanną, trzecie miejsce Dąbrowska Oliwia. Miejsce siódme Szykowska Daria, 1,9 straty do miejsca szóstego. W seniorkach rozstrzygnięcie nastąpi po ostatnim strzale finału. Na ten moment 2,1 punkta przewagi ma Justyna Maciej. Do kolejnego strzału ocenianego ładuj. Start. Stop. Seniorki. Stanowisko A 9-4. Stanowisko B 8-7. Juniorki. Stanowisko A 9-2. Stanowisko B 10-4. Stanowisko C 9-1. Stanowisko D 9-6. No właśnie. Stanowisko E 9-4. Stanowisko E 9-7. Stanowisko G 9-7. Do kolejnego strzału ocenianego ładuj. Start. Stop. Seniorki. Stanowisko A 10-9. Stanowisko B 9-9. Juniorki. Stanowisko A 9-6. Stanowisko B 8-3. Stanowisko C 10-3. Stanowisko C 8-1. Stanowisko 9-9. Nie wiem, no generalnie nie można. Ale w sensie znaleźć. Stanowisko 10-9. Siódme miejsce w finale juniorek zajmuje Dąbrowska Oliwia. Eś to jest Tychy, 128,4. Prowadzi Zuzanna Jarlaczyńska z przewagą 0,9 nad Jarosińską Mają. Trzecie miejsce Jarlaczyńska Hanna. Szóste aktualnie Szykowska Daria. Seniorka Krystyna Matu zwiększa przewagę do 3,8 punkta nad Pawluczek Violettą. Do kolejnego strzału ocenianego ładuj. Start.
Stop. Seniorki. Stanowisko A, 10-3. Stanowisko B, 9-3. Juniorki. Stanowisko A, 9-3. Stanowisko B, 8-6. Stanowisko C, 9-9. Stanowisko D, 9-9. Stanowisko E, 8-4. I stanowisko G, 10-0. Do kolejnego strzału ocenianego ładu. Start. Stop. Juniorki. Stanowisko A, 8-8. Stanowisko B, 8-1. Juniorki. Stanowisko A, 10-5. Stanowisko B, 8-6. Stanowisko C, 10-0. Stanowisko D, 10-6. Szóste miejsce w finale juniorek zajmuje Jarlaczyńska Hanna, E6 Tychy, 146,5. Na prowadzeniu Jarlaczyńska Zuzanna przewagą 0,2 nad Jarosińską Mają. Piąte miejsce Śledziona Emilia, 146,6. Seniorki, przewaga Krystyny Macus, 5,5 punkta na Pawluczek Violettą. Do kolejnego strzału ocenianego ładu. Start. Stop. Seniorki. Stanowisko A, 10-0. Stanowisko B, 10-1. Juniorki. Stanowisko A, 6-9. Stanowisko B, 9-4. Stanowisko C, 8-9. Stanowisko D, 9-5. I stanowisko G, 10-6. Do kolejnego strzału ocenianego ładu. Start. Thank you.
Stop. Jorki. Stanowisko A 10-2. Stanowisko B 10-5. Stanowisko A 5. miejsce w finale juniorek zajmuje Śledziona Emilia, KBS Pszczyna, 166,7. Prowadzi Jarosińska Maja z przewagą 2,3 punkta nad Jadlaczyńską Zuzanną. Czwarte miejsce Szykowska Daria, 0,2 straty do miejsca trzeciego. Seniorka 5,1 punkt na przewagi Krystyny Matur nad Violettą Pawluczak. Do kolejnego stału ocenianego ładu. Start. Stanowisko A 8-9. Stanowisko B 10-6. Juniorki. Stanowisko A 7-8. Stanowisko C 9-8. Stanowisko D 9-9. Stanowisko G 9-2. Do kolejnego strzału ocenianego ławy. Stop. Juniorki. Stanowisko A 8-8. Stanowisko B 9-8. Juniorki. Stanowisko A 10-5. Stanowisko C 9-6. Stanowisko D 8-6. I stanowisko B 8-9. Czwarte miejsce w finale juniorek zajmuje Szykowska Daria. STS Sztyfy 185,9. W walce o medale zostały Jarosińska Maja z przewagą 2,5 nad Jadlaczyńską Zuzanną i trzecie miejsce aktualnie Mazur Natalia 3,1 do miejsca drugiego. W seniorkach przewaga Krystyny Matur 2,4 nad Violettą Pawluczek. Do kolejnego strzału ocenianego ładu. Start. Stop. Seniorki. Stanowisko A 9-4. Stanowisko B 10-3. Juniorki. Stanowisko A 9-3. Stanowisko C 9-2. Stanowisko D 9-4.
Do kolejnego strzału ocenianego ładuj. Start. Stop, seniorki. Stanowisko A 8-9, stanowisko B 9-3. Juniorki. Stanowisko A 8-3. Stanowisko C 8-6. Tak. Stanowisko D 9-7. Zapomniałam o tych koszach. Trzecie miejsce w finale juniorek zajmuje Mazur Natalia, Śląsk Wrocław, 252. Prowadzi Jarosińska Maja z przewagą 2 punktów nad Jarlaczyńską Zuzanną. W seniorkach już tylko 1,1 punkta przewagi Krystyny Matur nad Violettą Pawluczek. Do kolejnego strzału ocenianego ładu. Start. Stop. Seniorki. Stanowisko A 10-4. Stanowisko B 8-2. Juniorki. Stanowisko A 8-9. Stanowisko B 9-4. Do ostatniego strzału ocenianego ładu. Start. Stop. Seniorki. Stanowisko A 10-0. Stanowisko B 10-0. Juniorki. Stanowisko A 10-2. Stanowisko D 9-4. Dogrywek nie ma. Drugie miejsce w finale juniorek zajmuje Jarlaczyńska Zuzanna. Ekstres Tychy, wynik 227,2. Zwyciężyła Jarosińska Maja, Gwardia Zielona Góra, wynik 228,9. W seniorkach drugie miejsce Pawluczek Violetta. Ekstres Tychy, 227,9. Pierwsze miejsce Matur Krystyna, Gwardia Zielona Góra, 231,32. Thank you.
Dziękujemy, można zabrać ten. Trzeba zabrać.